Cześć do was bardzo serdecznie w 27 odcineczku z amerykańskiej ekspansji na kanale, ze mną jest Magestro. Cześć. Jeszcze troszkę w świątecznym klimacie, bo nagrywam w dzień, a nie w nocy. Tak, te świąteczne cuda. Dobra, generalnie to co, bo mamy chyba, nie pamiętam czy więcej czy mniej kasy niż mieliśmy na timelapsie. Jeszcze sobie muszę trochę mikrofon ustawić, bo niestety mój mikrofon został na mieszkaniu. W sensie MXL i lecę na tym z Genesisa, więc szału nie ma, dupy nie urywa. No ale cóż, majster, weź coś powiedz. No. Kurde, trochę bym cię musiał podgłośnić. Dobra, generalnie zmieniło nam się saldo konta. Zmieniło nam się saldo konta. Chodzi w tym po prostu o to, że sprzedaliśmy sobie naszą tkaninę po roku w Rosji. To znaczy, po prostu po roku sprzedaliśmy całą tkaninę, jaką mieliśmy, czyli jaką wyprodukowały nasze pierwsze 40 owiec. Ale tam jest... Nie, 40? 40. Pokupiłem 40 owiec, później owieczki się rozmnożyły. Trochę. Trochę się bardzo rozmnożyły, bo już ich jest full chyba w obu, no. Więc najpierw się rozmnożyły o 20, o 40, no. Nie, czekaj, to ja mam 44 kupione? Nie, 45 kupiłem, tak, to są te najstarsze, 16 miesięcy. Później... Albo nie? Nie, najstarsze są 29 miesięcy. Czyli 40 kupiłem. Aha, urodziło się później, w pierwszym miocie. Tylko tyle, niestety reszta pozdychała. Nie no, po prostu nie było miejsca, nie miałem się gdzieś zespawnić. Później kupiłem tą drugą. I jeszcze te stare się rozmnożyły. Wtedy było po 20. To są te, co mają 11. I teraz się młode rozmnożyły, to są te, co mają 6 miesięcy. No i teraz stare się będą znowu rozmnażać, te całkiem stare. A nie! Teraz znowu te wtedy, co ich było za dużo, się będą mnożyć. I to jutro. A i to później się też się mnożą jutro. No fajnie, super. Majster, wiesz co to znaczy? Co? My byśmy teraz powinni wieczorem Albo postawić jeszcze jedną taką tą oborę. Mhm. Żeby po prostu one się mogły wymnożyć, albo któreś sprzedać. Ale mi się nie chce ich sprzedawać, bo szkoda mi. O. Nie wiem. Bo one są chyba obie pełne, te zagrody. Niestety. No, z kurami to już w ogóle jest beka. No ale cóż, teraz jeszcze będzie soja do sprzedania na dniach. Znaczy się dokładnie to jutro. I w międzyczasie za kasę kupiłem pole 50. Ja kliknąłem kup. Baby kupił Ideala, ale Ideal był już chyba, nie? Na odcinku poprzednim. Tak, był. No, kurde ładny, ale będzie się działo. Więc co, no bo ja się tu produkuję 3 minuty, pioseneczka pierwsza się skończyła, a my dalej nic nie robimy. Dobra, lecimy sobie z... dobra, tak, przyspieszamy sobie czas. Pierwszy odcinek, który w ogóle nagrywamy tak wcześniej, tak 15. No mówiłem, że świąteczne cuda się zdarzają. My mamy już posiane wszystko na naszych. I teraz tak, cena, zależy nam na soi i wiem, że ona będzie rosła, bo będzie 4200 na pewno. Czy tam 450, ale czwórkę przekroczy. Ale jeszcze mnie interesuje kwestia produkcji, bo woda jest, bo robiłem. Mąka jest, a wełny jest masa już teraz, po prostu masa. Teraz się zastanawiam, co będzie najpierw, czy bawełna, czy buraki. Ale zobaczymy, co będzie szybciej na promocji. Czy kombajn do buraku, czy kombajn do bawełny, bo trochę za drogi to jest sprzęt, żeby kupować jako nowy, według mnie przynajmniej. Ale może się zdarzy na promocji.
Tak więc no, nie wiem, tutaj w tym polu niestety jest miszmasz, bo jest przedział wzrostu od wzrost zbioru od 100% do tam chyba nawet 50%, bo w niektórych miejscach nie było zmulczerowane, bo się nie dało, bo na przykład była droga. Opowiedz o tym, jak ja wczoraj, że zamiast rzodkiew zasiał to... No w ogóle tak, tak, bardzo dobre soja będzie na tym polu obok, bo to jest sorgo, nie? Tak. Na 39 będzie super soja, bo dostała rzodki, z rzodkiem w ogóle wyjdzie, nie wiem, z chwastami już czymkolwiek. Masakra. Ja nie, bo miałem soję, zasiałem przez przypadek te... no, rzodkiew. No. Fajnie. Generalnie odkry... Bebik, to wyście w sumie do tego doszli, nie? No, że jednak moc działa tak jak powinien, czyli te szpary między tymi są prawdziwe. Co oznacza tylko tyle, że po prostu da się sypać kamienie przez niego. Bo niestety ta przyczepa jest za wysoka. Więc smutna żaba trochę. Ale spokojnie też sobie kupimy chyba nawet dwie. Dobra, soja sobie leci do góry. Ja bym chciał jeszcze pokazać naszą ekonomię, póki jeszcze nam to nie znikło. Tutaj to jest. To jest sprzedaż, kiedy sprzedaliśmy, bo to było wczoraj, tą tkaninę, czyli tylko do jakieś 24 na jakieś 180 tysięcy, szybko licząc, 190 w zasadzie. Dostaliśmy. Dobra, przeszła północ. Dochód gospodarstwa, pewnie się zastanawiacie, why is taki duży. Oj, 4000, a tak naprawdę to jest. Generalnie zainwestowaliśmy w wacka, znaczy się w panel słoneczny. No i te szklarnie tutaj. No szklarnie, no to szybko policzyć. Można 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli to jest jakieś 75 tysięcy, no bo coś się tam z terenem musiało porobić, tam 70 parę tysięcy. To jest prawie 100 tysięcy, czyli 170 tysięcy, szybkie liczenie. Bardziej takim szacowaniem, oczywiście jak powiedziałem, 4 tysiące. Mamy za soję. Nie wiem, czy przypadkiem, jeżeli bym skipnął dzień tak normalnie, to się ta cena nie zbaguje, bo ona się czasem baguje. Tak samo jak jeżeli cena jest, idzie w dół niby, że pokazuje, że będzie w dół, to znaczy, że po czasie będzie spadek. Na przykład teraz nie pokazuje już, że jest wzrost, a ona będzie rosnąć jeszcze przez jakiś czas. Dobra, weź już jedź po tą przyczepę, która jest tam na tym, na jarmarku. Jarmarcu? Landmarku? No nie. Wiesz, gdzie jest? No wiem. Ale nie ta z kamieniami. No wiem. To na jarmarku. Na jarmarku. Jarmartu. Dobra, się... musimy pobrać tego. O, nie. Czekaj, stój, bo spada. 69, spada. Czyli stopuj. No właśnie. Ale bo to mi coś nie pasuje, bo normalnie powinno jeszcze przekroczyć. Ale inne skupy nie dobijałem nawet do tej ceny, więc no. Dobra, leć po ten zestaw. Czemu wyjechałeś tą stroną? Ja nie wiem, tak jakoś. No, dobra, nieważne. No ale szybkie liczenie razy 4, no bo to jest tam te groszowe sprawy, no to mówmy się, coś na pociąg trzeba zostawić, nie? No to mamy jakieś 204, no 205 tysięcy może, no 206, czekaj, bo to jest więcej, to będzie jakieś 208, no 210 tysięcy może niecałe, trochę zawyżyłem. Ale na pewno 200 przekroczymy, więc jest fajnie pod tym względem. No niestety nasze łowieczki się chyba... O, łowieczki nasze mają depresję, bo małe się nie miało miejsca. Golkres wali? No małe nie miało miejsca, no. Ale gdzie to wieś, na Golkres wali? Tak. Chyba, że to już tam jest. Nie, tu jest, dobra, bo... Bo czasami bywa, że to już jest tam. Ja się nie. Teraz się zastanawiamy nad czym? Nad cukrownią i zakładem krawieckim. W sensie nie nad cukrownią, bo jakbyśmy buraki mieli... No to właśnie cukrownię. Nie kupować cukrowni, tylko byśmy to na biogaz sprzedawali, bo podobno idzie. No, ale do cukrowni się bardziej opłaca.
Bo nawet jakbyśmy mieli buraki, to i tak tego wszystkiego w cukrowni nie przerobisz. Więc i tak będziesz to na biogaz woził. Dobra, nasza przetwórnia już nie wyrabia. Przędzalnia. Czyli? No już nie wyrabia. Bo na początku jak mieliśmy te pierwsze, gdzie mieliśmy tylko tych 40 owiec, no to ona zrobiła to całe w 2 czy 3 godziny. No, a teraz nie nadążę. A chodzi non stop. Według mnie powinna być też taka zależność, że one nie dają właśnie tak cały czas, tylko dają sezonowo tą wełnę, no bo raczej w zimę się ich nie goli. Aczkolwiek nie znam się, nie mam łowiec. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jeżeli będziemy mieć za dużo wełny, to się później wełnę samo sprzeda. Aczkolwiek plus tych fabryk i zarazem minus, bo... Bo z jednej strony plusem jest to, że się pozbywamy tych palet z wełną, które lagują, ale pojawiają się palety z tkaniną, które co prawda tak jakby lagują o połowę mniej, bo jest ich o połowę mniej. No ale dalej jednak są, więc dalej jednak lagują. Dobra, ile tam tego masz? 50 ton. Już masz całe załadowane? Mhm. No to fajnie, dobra, to leć. Też się cieszę. Chodź mi pomóż. Ja nie umiem złapać ośki. Ja nie umiem złapać tej przyczepy, nie? Dobra, daj mi, bo nie umiesz. No wyjedź sobie bardziej prosto, do mnie jedź, do mnie. Jeszcze teraz skręć dopiero. Okej. Kurde, jak mi się podobają te zestawy takie. W ogóle mi się podobały bardzo te amerykańskie przyczepy. Szkoda, że są mało funkcjonalne, czyli są typowo pod zboże. Choć, jakby były w Polsce, to domyślam się, że różne ciekawe rzeczy by ludzie nim wozili. Nie tylko zboże. Może na pryzmę by się do końca nie nadawały za dobrze. No ale... Ale pod pryzmę wysypał, potem wepchał do góry. No właśnie jest ten problem, że one sypią z dołu, nie? Pod siebie. I ty musisz cały czas jechać, bo inaczej... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ewentualnie by musiały sypać tak jakby do takiego kanału. Ale to też jest takie głupie. W sensie dziurę byś musiał mieć, nie? No. Pod spodem byś musiał ładowarką to odgadnąć, więc to też jest takie... Słabe, ale z drugiej strony kamienie da się tym wozić. Bo jeżeli rozrzucasz kamienie na drodze... tak jak w Gorączce Złota było... To normalnie jedziesz sobie takim tirem rozpędzonym, zaciągasz hamulec ręcznie na czepy, bo na hamulcu ręcznym na czepy jest wysypywanie. Nie wiem, kto to wymyślił, ale w niektórych tak bywa podpięte. No i to po prostu wywalasz pod siebie i od razu to ubijasz, nie? Tam tylnią osią, więc spoko. Gorzej jak się zatrzymasz, albo się pomylisz, zaciągniesz ręcznie na czepy gdzieś na postoju, nie? To już nie wyjedziesz. No ale coś bywa, dobra. Mamy czerwiec, czyli jeszcze chyba nie ma żniw, nie? Nie. Ja, jęczmień jest, ale my nie mamy jęczmienia. No, dlatego nie masz ich. Nie ma zamiaru się smucić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Chcesz ten? Albo zaraz chciałbym. Czepongiem? A właśnie, czepongu. Dojechałeś już? Jeszcze nie, więc jeszcze tam na razie nic. Tam sprawdzaj ceny, wszystko tego figofago. No nie, no teraz już będzie maleć chyba. Gdzie to jest? Jajca, nie jajca. Może jeden panel byśmy kupili teraz, czy nie? Nie, pole. Ok. Jakieś gotowe. No to szukaj. W dobrym stanie. No właśnie problem jest taki, że wszystkie są albo przy naszym, albo do połączenia, więc słabo trochę. Tylko do połączenia oczyści jeden. No nie, bo nie chcę znowu wapna robić i tam takich pierdół.
O Boże, 1-9. 2-0, on dopiero hamuje. O, 2-0 TDI. 1-9 TDI. Czemu jest 2-0 dalej? Dobra, wynająłem go, jest 1-9. Czyli według tego powinien być... Serio tyle? Chodź tu, chodź ten, iść wysyp. Czemu? A! Coś się... Ja wiem już jak to działa. Co? Nie, nie muszę... Nie musisz się ze mnie nabijać, że nie miałem włączonego F1, nie? Weź to wysyp, czemu ty masz pszenicę z tyłu? No bo to nabyła, no to co, wziąłem. Ja nie mogę, do kur to miało być. Sorgo się wsypie. O pierdzie. Specjalnie zostawiłem, żeby było dla kur, nie? A, srali musi być dostawiać. Dobra, czekaj, bo to ta pierwsza już jest ten. Ogień. G. I. W ogóle takie fajne oświetlenie zrobiłem, że kolory żywe takie. Nie wiem. Wcześniej takie trochę mdłe były, a tu jest taki ogień zrobiony, że to chłopie... Powiedziałbym, że nie używam, ale no. Dobra, nie interesuje nas burak, ziemniak, trzcina, bawełna, słonecznik, kukurydza. No dobra. Potencjalnie możemy kupić. 68 za drogo, tu nic nie ma, tu nic nie ma, 9 za daleko, 70... Co? 75 i tu taki łąka jest, widzisz ten teren? Gdzie jest 75? 75 jest w ciągu tych pól. 72? 73. Gdzie jest 73? No tak, bo... Ja ślepy jestem. No mówię, że 73 możemy kupić. No. Ale to też tak bez sensu, bo to wygląda jak ciąż gospa i to tak może zostać na razie. Ja bym bardziej wykupił coś tu bliżej. Ile w ogóle mam kasy? Nie chcę wymieniać tego dojca na tego case'a, bo wolałbym tylko header podmienić. Co? Jak ej, tylko 35 ton było, czy ty wszystko nie wysypał? Nie, ja jeszcze mam jedną przyczepę. No to ja pie... Bo ja patrzyłem na tą mapę, co tam, co kupić. Powiedziałbym, że dodam słonecznik do naszych upraw. Ale to nic nie daje, nawet jakbym kukurydzę dodał. To ewentualnie 69 może moglibyśmy kupić. Ale 69, no 69 ewentualnie, a tam jest kukur, to też słabo. Bo byśmy musieli header kupić, ale z drugiej strony header do... Ej, wszystko już czy nie? Panie! Bawełnę kupujemy. Jelonek jest na promce. Ale jakie to pieniądze są? Do bawełny. Nie, nie, buraki, buraki. Nie no, ale wiesz jakie to będą pieniądze z tkanin? To niech ci będzie. Wysypałeś wszystko? Jep. No teraz nie wiem normalnie. Zobaczymy, a nie, to dostaniemy tylko 200 za to, więc... No. Dobra, to teraz pytanie za 100 punktów, bo trzeba to przekalkulować. Wrócić. Co? Lecimy w tą bawełnę. To wtedy potrzebujemy... O Boże, co ja zrobiłem? O nie, farm mi się zbugował. No nie, nie mogę... Scroll mi się zbugował. Nie mogę mapy oddalić. No nie, farminga zbugowałem znowu. No nieważne. Dobra, to co? Majestor, jaka decyzja? Cześć, starczy nam na to? Nie. Tak nie, jak starczy, 416. Co 416? A na tego, ta, ale jeszcze by tego Lenkana trzeba było kupić. O chuj,
Bo nie mamy żadnego siewnika do bawełny, buraków ani kukurydzy. Poczekaj. I pole. Ale w sumie ja wolałem case'a, bo case jest kwadratowy i ma większe belki. Nie wiem. Co? Jak mówisz? MKN-em i tak nie zasiejesz, też nie zasiejesz. Jak nie zasiejesz? Nie. Że źlenka nie jest, to masz punktowy siewnik. Tu jest do tego specjalny. No Lenkena albo Krenwelanda, albo Kuna. No ale widzisz, Lenken jest na promce. Aha, dobra. O to chodzi. Ale on jest na promce, nie? A potem kupimy jelonka. Bo ona jest, chciałem powiedzieć, z fryskiem bezpośrednio. Do glebowa, w sensie bez uprawy, nie? Uprawa osiewny. Chodź na sklep. To co, lecimy w tą bawełnę? No dobra. Czy jeszcze nie? I lecimy na przykład w kukurydzę. To tak. Kupić? Czy ty go kupiłeś? Ale słuchaj, pa. Czekaj. Patera. Dalej, no coś się zbugowało, nie? Nie wiem co kliknę. Słuchaj. Porsche diesel? No. No, słychać jak Porsche. Porsche nie gorsze. Dobra, to co? Bo to musimy kupić teraz. Przejedź się. Tak, kupię ja. Czekaj. Dobra. Ty kup pole 69? Ja już kombajn kupiłem. Kurde, mówię, że kukurydzę bierzemy, debilu! A ja zrozumiałem, że bierzemy... Ja pierdzielę, co za debil! Dobra, czekaj, ci się kredyta zaraz weźmie jakiegoś. Że nie bierze kredyta, tylko się bierze LDF4. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.